Znaczy, ja jestem pewny, że akurat wygramy ten mecz, jesteśmy na pewno dobrze przygotowani. Taktycznie, fizycznie, mentalnie też na pewno, więc myślę, że będzie to ciężki mecz, bo Pogoń w ostatnich meczach też dobrze wyglądała. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że ten mecz ułoży się dla nas dobrze. Akurat ja miałem dzisiaj trening rano wyrównawczy, byłem na obiedzie i jeszcze w sumie byłem niedaleko na obiedzie, tu na pieszo przyszedłem. Cały czas trzymam kciuki, przyjdzie taki moment, kiedy zapytam Cię, jak się czujesz w pierwszej jedenastce. Mam nadzieję, że tak będzie wcześniej lub później. Dobrze, dzięki. Trzymaj się, dziękuję Ci bardzo. Na razie. A, nie, nie, nie. Do widzenia. Idźmy mi. Jak to wygląda? Co tam? Wygląda? Bardzo dobrze. Nie wiem, dobrze. Pozwolić wejść? U nas właśnie, nie no, tutaj jesteśmy, ale u nas właśnie taka piekła. No. A pan tutaj ściągawkę, tak? No, żebym wiedział zawodników, bo się zmieniają często. Za szybko się zmieniają zawodnicy. Dziękuję bardzo. A co jest najtrudniejsze w pana pracy? Najtrudniejsze? Tak. Trzeba być cały skoncentrowanym i nie można panu przeszkadzać w pracy. Zakładam. No bo muszę słuchać, muszę też. O czym pan myśli, dzień dobry? Ja o czym myślę? Tak. A czemu? Nagrywa pan? Tak, dla kulis. Bo ciężko bilet kupić. No bo nie jest łatwo teraz ograniczenia, obostrzenia covidowe, no. I tak dalej. Ale udało się. No to karnet kupiłem, bo ja mam karnet, ale kolega nie kupił. No. Aha. No. Mam nadzieję, że mu się uda tym razem. O czym myślicie? Wygranej. Teraz? Teraz. Jak tak patrzycie na nich, to co tam? Tylko wygrano. A starzy zawodnicy i nowi zawodnicy, przyzwyczajacie się do nazwisk, czy nie bardzo? Bardzo dobre transfery, przysięgam. Dobre transfery? Bardzo dobre. Kto? Już pokazali w eliminacjach Ligi Europejskiej. Konkretnie, kto panu się podoba najbardziej? Lipski. Żyro? Świerczak? No, ze Świerczokiem to zobaczymy, jak będzie jeszcze. Okay. Już u nas kiedyś był, zobaczymy. Ale zapowiada się ok. Zobaczymy ten nowy skład. No właśnie, przyzwyczaja się pan do nazwisk, tak jak tak szybko zawodnicy się zmieniają? Tak. Czy jednak jest tak, że pan daje nowym szansę i szybko pan zapomina o tych starych zawodnikach? A nie zapominam. Czyli to jest tak, że są w sercu tam cały czas. Tak. Kogo panu najbardziej brakuje z tamtego składu? No, ja wiem. Feliksa, Heitleja, Koruna. Koruna, nie? Koruna. Słowo komentarza tej sytuacji? Będzie dobrze. Dzień dobry, gotowi do nowego sezonu na Okrzei? Tak jest. Te wrażenia, nowa murawa, nowy sezon przy Okrzei. No, nowa murawa jest świetna, no, wczoraj trenowaliśmy. Szkoda deptać, co? Nie no, tu po to ona jest, nie? Ale na takiej murawie to jest troszeczkę inna dyscyplina sportu, nie? Także na pewno. Pod nasz zespół. A tak bądź szczery, powiedz, o czym teraz myślałeś, zanim do Ciebie przyszedłem? Nie, oglądałem rozrzewkę Pogoni. Pogoni? No. I co tam, coś patrzyłeś? Nie, no oglądam po prostu tego Stipice, nie? Bardzo dobre noty zbiera. Tak, na rozrzewce czasem można więcej zobaczyć niż na meczu. Zadowolony? Musi być pełne bezpieczeństwo niestety. No właśnie, no nie idzie tam ktoś pogadać, kurde. Widziałem pana w tym spocie przed sezonem. No bardzo fajnie. Tak? Jakaś pani pana atakuje z tyłu. Kto to? Dobry. A kto to?
Hej. Ja jestem Wiktoria. Moja córka. Okej, okay, a pana wnuczka? Nie, nie, jego. Aha, okej, okay, dobra. Ja nie wiem, córka, żeby młodo wyglądało. Wnusia, chodzi już jeszcze sezon. O czym myślicie przed nowym sezonem? Jak to o czym? To my o czym? Żeby na chłopak, chłopcy fajnie grali, to będzie dobrze. Proszę pana, mamy teraz nową ekipę, sobie Waldek da radę, na pewno poustawia to elegancko i będzie bardzo dobrze. No ale jakie macie oczekiwania, przecież wszystko zdobyte, co trzeba było. No, ale to właśnie trzeba bronić. Powtórzyć trzeba wszystko. Trzeba powtórzyć. Jeszcze Liga Europy została. Jeszcze Liga Europy, ale z podium nie schodzimy na pewno. Puchar Polski, chyba tego nam brakuje trochę. No, przydałoby się. Przydałoby się. A jeszcze takie mam pytanie odnośnie tych zawodników, żeby, no musimy niektórych zawodników, zawsze jest tak, że jest rotacja, przychodzą nowi, musimy się z niektórymi pożegnać, a serce kibica przywiązuje się tych zawodników bardzo, czy już traktujecie to, że oni odchodzą, przychodzą nowi i szybko już nowym dajecie? Pół na pół powiedzmy, pan bo człowiek się przyzwyczai do fajnych ludzi, fajnie grają, no ale niestety, no, takie jest życie sportowca. Takie jest życie piłkarza, no niestety. Pograją 2-3 lata, może 4 i idą do następnego klubu, no i tak to jest, no i muszą gdzieś zarabiać, nie? Tak wygląda piłka, no tak. Proszę pana, gdybyśmy mieli sentymenty, ja chodzę na Piasta ponad 50 lat, jak jeszcze gdzieś tam się pętał w okręgówkach i tak dalej, jakby człowiek miał tak się nazywać sentymentalnie, to nie byłoby za dobre. Każdemu trzeba by pan wyklaskać, co fajnego zrobił dla klubu, tego fajnie. Fajni ludzie sami. W każdym razie, aby tu przyjechał z inną drużyną, to zawsze jest mile widziany, tak zawsze jest mile powitany. Tak jest. Okay. Szacunek mamy też dla nich. No mamy już na szczęście nowych też za godnych zastępców chyba pokazali w Mińsku, co? No wydaje mi się, że tak. Tak. Bardzo fajnie się zareprezentowali. Czy jakieś obostrzenia związane z tą samą pandemią dla was się zmieniła praca, czy to samo robicie? No, raczej to samo robimy, wiadomo. Dezynfekcja, maski i tak dalej. To co wszyscy. A za czym tęskniliście najbardziej? Za czym? U piłkarzy widzę, oglądacie na rozgrzewce, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Co pan tam ogląda? A włączyłem tutaj jakiś filmik, to jest z Arsenalu. Jak przejeżdża przed stadionem, to ten mamuj się cieszy. Okej, okay, dziękuję. A jak przed meczem dzisiaj? Dobrze, myślę, że wygrają. Dobrze. Feliksem był pewnym zawodnikiem takim, na którego można było zaczęliśmy. Mhm. Uroż, a Tom? Niestety trzeba się przyzwyczaić do zmian. Po co chodzi tu wiadro z wodą? No jak jest gorąca temperatura, to żeby jak będzie chwila przerwy, mogę się polać tak. A ty Kasi? Dla kogo? Zdradzisz? Dla pewnego zawodnika, który został piłkarzem sezonu poprzedniego. Możemy to przypomnieć, bo przyszłość kibice wygrali najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu. Głosowano przeprowadzonych w mediach społecznościowych Piasta. Najwięcej głosów otrzymał Kuba Czerwiński. Wielkie brawa. Piasta Kibice Czerwonych wygrał po raz drugi w rzędu. Serdecznie gratulujemy Piastu i Kibicowi Polsce. Ja mogę dać ten. Nie wiem jaka ten. 16. Cześć. Cześć. Który to sezon? 18. Chyba 12 już. Nie 12 wiem. Sezon. To powinieneś dostać kwiaty już chyba. Co? Powinieneś dać kwiaty jak Czerwiński. Tak? Tak. Kurde. Na 15 sezon ci zaczniemy kwiaty. Wygodnie w tej sukience na lato? Tak? Tak, bardzo wygodnie. Poleca pani? Tak. Mężczyznom też? No wiesz, to jest taki temat grząski, że tak powiem. Już! Na
chcieliśmy wygrać z tego meczu. Nie udało się. Trzeba iść dalej, no. Mówimy, początek to początek, ale już musimy zaczynać puntować, bo musimy. Dzisiaj mecz, mieliśmy naprawdę duże sytuacje przeciwko Pogoni. Nie łatwo się gra, bo jest to bardzo dobra drużyna. Mieliśmy nasze sytuacje, nie strzeliliśmy i patrz, oni jeden rośnie i gol. Właśnie, nowa drużyna całkowicie, wielu nowych zawodników od pierwszej minuty dzisiaj grało. No. Czy oni w końcu mieli czas, żeby się już z wami jakby... Nie, wejść? W Kanorze nie jest tak, jak, że dobra, nie robi się tak. No. Potrzebujesz czasu, nowe zawodniki muszą się adaptować. Stare zawodników, które jesteśmy tutaj, też musimy się adaptować z tej nowej drużyny, tej nowych zawodników. Nie jest łatwo, potrzebujemy czasu. Ale dobra, nie chcę powiedzieć, że dobra, dzisiaj nie chcieliśmy wygrać, no. To jest całkowity nowy Piast, duże nowe twarze na boisku, ale trzeba pracować, trzeba puntować. Jakie pozytywy z tego meczu możemy wyciągnąć? No pozytywne, że naprawdę byliśmy solidni w defensywie. Prawda jest taka, że jak ostatni mecz w Pogoni, też straciliśmy bramkę, stałe fragmenty. No to trzeba to analizować i potem no, otworzyliśmy sytuację. Kilka naprawdę dobre. Ja miałem Świerdziok, Kuba miał. No mieliśmy naprawdę kilka bardzo dobre sytuacje i to jest pozytywne, no, tylko trzeba trafić. Jak wykorzystacie tą przerwę w rozgrywkach na reprezentację? Najpierw trzeba troszkę resetować głowę. Mamy dwa dni wolne, które są potrzebne, żeby no, resetować. Bo piłka nożna jest taka brutalna, że 3 dni temu wszyscy byliśmy zadowoleni, bo robiliśmy coś pięknego w Europejskim Pucharze, dzisiaj przegrasz. I piłka nożna jest tak, no, że dzisiaj jesteś najsłabsza drużyna na świecie i 3 dni temu byliśmy najlepsze i to dla emocji to nie jest łatwo, no dla głowy to nie jest tak łatwo. Trzeba resetować, pracować i iść dalej. No, mamy kolejny mecz i jak mówiłem, no, trzeba zaczynać puntować. Kibice dzisiaj cały czas was wspierali, przez cały mecz przyszli w dosyć dobrej liczbie. No tak, no, kibice kibicują nas, są z nami. Oczywiście oni chcą zobaczyć Piast Gliwice, jak wygrywa, no i ale nie jest tak łatwo, to jest piłka nożna, grać przeciwko 11 bardzo dobrych zawodników, które czasami nie da się, ale my będziemy walczyć, żeby jak najszybciej no, wygrać pierwszego meczu. Myślę, że z tych dotychczasowych meczów, jakie rozegraliśmy, czy to w Pucharach Polski, w eliminacjach Ligi Europy, czy Ekstraklasie, no było to chyba nasze najlepsze spotkanie. Stworzyliśmy sobie sytuacje, z których powinny paść bramki, one nie padły. Jeden błąd przy stałym fragmencie, który zadecydował, że przegrywamy to spotkanie. Tu nie ma jakiegoś tematu w ogóle, że było widać zmęczenie po europejskich pucharach, bo myślę, drużyna dobrze się prezentowała. Kwestia, tak jak mówię, skuteczności i tego, że doprowadziliśmy do utraty tej bramki. Szkoda, bo drużyna ciężko pracowała. Widać powoli efekty naszej codziennej pracy. Tym bardziej jest to dla nas niełatwa sytuacja, bo każdy dobry występ poparty zwycięstwem na pewno ma dobry wpływ na drużynę, ale liczę na to, że zawodnicy nie spuszczą głów, tylko pokażemy, gdzie trzeba jeszcze pracować, gdzie tkwią rezerwy i będziemy mogli ciężko pracować w tej przerwie teraz reprezentacyjnej. Dziękuję trenerzom. Teraz trzeba pytania dziennikarzy. Piotr Girczys, Polska Agencja Prasowa. Wydawało się, że od początku meczu, że gol dla Piasta jest kwestią czasu. Czy w takich okolicznościach strata punktów boli bardziej? Bardzo, bardzo boli oczywiście. I to nie jest pierwszy taki nasz mecz. Tych meczów trochę by się nazbierało w przeciągu tego okresu, jak prowadzę drużynę Piasta. No wszystko musimy zrobić, żeby wróciło to do równowagi, że nie tracimy, a przede wszystkim z tych sytuacji, które mamy, bo stwarzamy sytuację, bramki strzelamy. Krzysztof Bromer, Sport. W ostatnim fragmencie meczu Jakub Świerczok już w ogóle nie był w stanie biegać. Czy uraz, bo tak to wyglądało, może być poważniejszy?
No zobaczymy, jutro będzie miał przeprowadzone badanie rezonansem magnetycznym. Trudno w tej chwili określić, no ale wygląda, że jest tam problem z mięśniem w górę. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań dziennikarzy. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękuję.